popularna polityk Prawa i Sprawiedliwości odeszła w wieku 61 lat. Szczypińska od dawna borykała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które tym razem okazały się silniejsze od niej. W przeszłości cierpiała na chorobę nowotworową. O jej śmierci poinformowała stacja TVP Info. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek o śmierci posłanki dowiedziała się podczas konferencji prasowej od jednego z dziennikarzy. Musiała ją przerwać. Wzruszenie i silne emocje nie pozwoliły jej odpowiadać na dalsze pytania. Jolanta Irena Szczypińska, z wykształcenia pielęgniarka, zasiadała w Sejmie nieprzerwanie od 2004 roku. Była posłanką PiS 4, V, 6, 7 i 8 kadencji. Zmarła 20 listopada w szpitalu w Warszawie. Informacje w rozmowie z Fakt24 potwierdziła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Informacje o jej śmierci przekazał także poseł PiS Jan Mosiński na Twitterze. To przykra i smutna informacja, która z pewnością dotknie nie tylko nas, jako członków Prawa i Sprawiedliwości, ale także wielu ludzi, których znała bezpośrednio i pośrednio chociażby przez portale społecznościowe. Wiedzieliśmy, że jest ciężko, ale nie myśleliśmy, że tak to się skończy. Będziemy ją zawsze wspominać i pozostanie w naszej pamięci, powiedziała Mazurek podczas konferencji prasowej w Jachrance. Rzeczniczka PiS była tak zaskoczona informacją o śmierci Szczypińskiej, że szybko zakończyła konferencję. O odejściu koleżanki dowiedziała się podczas konferencji od jednego z dziennikarzy. Bardzo smutna wieść o śmierci naszej koleżanki poseł Prawa i Sprawiedliwości, Julii Szczypińskiej. Pracowita, skromna, dzielna kobieta. Zasłużona dla Polski parlamentarzystka. Non amnes moriar, napisał na Twitterze Ryszard Czarnecki. Poważne problemy zdrowotne posłanki Szczypińskiej zaczęły się już kilkanaście lat temu. Kobieta zmagała się z nowotworem szyjki macicy. Z tym wydarzeniem wiąże się niecodzienna historia zarządów PO. W ramach protestu, Jolanta Szczypińska zrezygnowała z terapii onkologicznej. Skoro inni pacjenci często nie mają możliwości skorzystania z terapii onkologicznej, ja sama też się jej nie poddam. Pomimo, że jestem chora, nie będę się leczyła. Może to się skończyć różnie, tłumaczyła wówczas posłanka. W marcu 2015 roku media poinformowały o nawrocie choroby. Ostatnio jednak hospitalizowano Szczypińską z innej przyczyny. Powodem miały być powikłania po zabiegu urologicznym. Sama posłanka nigdy nie była skora do rozmów o swoim zdrowiu. Także partyjni koledzy nie informowali mediów o tym, co dokładnie się dzieje. Zapewniano jedynie o modlitwie i otoczeniu chorej jak najlepszą opieką. Chcemy, żeby pani poseł Jolanta Szczypińska jak najszybciej wyzdrowiała i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest z nią w stałym kontakcie, informowała w listopadzie rzecznik PiS Beata Mazurek. Okazało się, że tym razem organizm posłanki nie wytrzymał i poddał się w starciu z groźną chorobą. Data i miejsce pogrzebu posłanki Jolanty Szczypińskiej nie są jeszcze znane.